Niezatapialni. Witamy w 209 odcinku podcastu Niezatapialni. Witają się z wami Iga Wasmańska, reprezentująca własną opinię. Dominik Gąska, reprezentujący opinię Igi Wasmańskiej. I Tomasz Strągowski, reprezentujący niczyją opinię. Nagrywamy w dniu, w którym jest festiwal animacji w Gdańsku i byłem na nim wczoraj, będę na nim dzisiaj, będę na nim też jutro. I byłem wczoraj na takim filmie, który się nazywa Wilcze Dzieci. Bardzo sympatyczna bajeszka taka o dzieciach wilkołakach, co nie? Takich, które próbują dorastać w normalnej Japonii, co nie? Takiej współczesnej Japonii. Czytałeś to jest na Netflixie? Nie wiem, możliwe. W każdym razie to jest wybitnie taki naiwny, ładny film dla tam dzieciaków raczej, nie? Od 12 do 15 lat i tak dalej. I siedziały przede mną takie dwie babki, dorosłe, już po 30, być może koło 40, nie? Które przez cały film się nabijały z naiwności i ładności tego filmu i tak dalej, nie? I nawet nie to, że się nabijały z niego jakoś głośno i mi to przeszkadzało, tylko samo to, że siedzą, kurwa, bardzo zaawansowani wiekiem ludzie, jakby wybitnie to nie jest film dla nich, nie? I są tak się czują, taką czują wyższość intelektualną nad materiałem dla 12-latków, że nie mogą się powstrzymać od chichrania i od komentowania i tak dalej. No, wielkie osiągnięcie w ogóle intelektualne dla tych pani. W ogóle gratuluję, jesteście mądrzejsze niż film dla 12-latków. Mam nadzieję, że wszyscy się poczułyście w ogóle mega, co nie? Jakby nawet nie same gadanie mi przeszkadzało, bo dosyć cicho gadało, ale w ogóle tak patrzyłem i myślałem, jak wy się czujecie ze sobą, Ostatnio, zrobiłam sobie ten tatuaż i rozmawiałam w trakcie tego z osobą, która mnie tatuowała i rozmawialiśmy na temat jakichś tam youtuberów i kazał mi zobaczyć taki jeden kanał, nie będę go reklamować, bo uważam, że nie warto. W każdym razie jest tam sobie dziewczyna, która jest tam ładna z wyglądu, w sensie ma cycki i jest ładną, ma urodę, więc tam fajnie. I ludzie je przysyłają, bo one rysuje i ludzie je wysyłają swoje prace, żeby rysować, często jakieś tam dzieci, nastolatki tam jakieś wczesne wysyłają i ona tak jebie te prace po prostu tam, Jesus Christ. I tak właśnie, że fajnie, no, tam jako, że pracuje zawodowo i rysuje od tam bardzo wielu lat, tak to się jej przyśle pracę i jeszcze nie ma tego po prostu warsztatu wyrobionego przez te wszystkie lata, no, tam spoko. A to jest jeszcze osoba, która jak rysuje, to mówi, o, ale mi wyszło, ale super, patrzcie, jak mi tutaj wyszło. I tak ja się czułam taka, ale to jest taka, jest jakaś taka dziwna przyjemność zaglądania tego, takich full of yourself ludzi po prostu takich. No. Nie wiem, ja nie miałem przyjemności. Ja właśnie totalnie totalnie wiem, co ty czułeś i bardzo tego nie lubię. To Dominik naprawdę zwiesił głowę i spojrzał w podłogę, kiedy to mówił. Nie, aż się poczułem zły. Chcę teraz nagadać tym babom, mówię. No dokładnie, też się tak zastanawiałem, czy im nie nagadać po prostu. A co mówiły na przykład? Wiesz co, one mówią dosyć cicho, więc to nie jest to tak, jest że takie... słyszałem, co nie, ale wiesz, no tam był strasznie kiczowaty ten film, co nie, on jest taki ładniutki, co nie, taki wiesz, o prawdziwej miłości, o tam matce, która mega się zajmuje tymi dziećmi, co nie, o tym, że one muszą się realizować i jakby odkryć, kim naprawdę są, czy człowiekiem, czy wilkiem i tak dalej. To takie proste prawdy. Gromadkę, no, kurde, no, tak. 10 latów, które się, kurde, bawią w policję, byś powiedziała, tak nie jest, policja jest brutalna. Wiecie, ile czarnych ludzi policjanci zabili w tym roku, nie? Ja pierdolę, nie, no dobra, to jest wszystko prawda, ale kabando. 10-latki się już nie bawią w policję, Dominik. No nie wiem, no whatever. 7-latki. No to 7-latki, no. Będę tak robić. Na przykład tak. Wiesz, czego się śmiały? Z tego, że ta matka się nie starzała, nie? Że te dzieci miały tam, no, do 12 roku życia jest mniej więcej podprowadzona. Ale ona była Japonką, one sobie zdawały z tego sprawę. No, i że wiesz, o, taka niby pracowita i tyle wysiłków to włożyła, a pasz, ani jednej zmarszczki nie ma. Super. No to teraz jestem już w Team Dominik, też chcę im trochę nagadać. No, dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach, które przygotowała dla nas Iga Ewa Smoleńska. Jest! To ja! Tak, odcinek funkcyjny. Będziemy odcinek dzisiaj konsumencki. Tak, taki, ale myślę, że to jest, że o tym się nie mówi dostatecznie dużo, a można może o tym będziemy rozmawiać o pieniądzach, czyli tego, co za mało nam dajecie na patronacie. Call to action od Dominika, yeah. Nie za mało, dajecie nam dużo, jesteśmy bardzo szczęśliwi, bardzo dziękujemy, jakbyście nam dawali więcej, bylibyśmy jeszcze bardziej. Ale wygasło trochę subskrypcji ostatnio. Pieniądz. Dobra. I nie da się tego nie zauważyć po prostu. Jest przykre, no jakby to nie chodzi na te pieniądze, ale wiesz, wchodzę do tego patronacie, to czasami patrzę, a tam znowu zmalało 20.
Ale pozdrawiamy Kasię, chyba Kasię, tak mi się wydaje, bo... Oh wow, no już się dobrze. Zwróciłem uwagę, nie, bo rzadko się zdarza, że od kiedy odpaliśmy tego Patronite rok temu, to jeżeli nawet tam podskakuje ta subskrypcja, to dlatego, że ktoś, kto miał ją wcześniej, wykupuje ją znowu, a zwróciłem wczoraj uwagę, że Kasia jest nowym nazwiskiem, bo musiałem, bo ja zawsze jak robię filmik nasz, to sprawdzam tą listę patronów, że musiałem ją dopisać. Że nie, zawsze robię Ctrl F, żeby zobaczyć, czy to osoba... Bądź jak Kasia. Czy to osoba, która się pojawiła, czy ona, czy już nie ma gdzieś wcześniej na tej liście. Kasia nie było wcześniej na liście, także pozdrawiamy Kasię i bądźcie jak Kasia, tak. A nie jak Daniel, którego subskrypcja dzisiaj wygasła. Danielu! Może będziemy chodzić po ludziach. Tak door to door. Nawet ja to nazwałem, zmieniłem tam, że dziękujemy kiedyś na listach chwały Patronite jest na końcu naszych filmików, to będziemy zaraz, nie wiem, lista pogardy. No. Nie, dłużej nie dziękujemy już, dwukropek. Albo cofamy podziękowania. Iga, tematy twoje. Dobra. Znaczy najpierw nam powiedz, o czym będziemy rozmawiać. Chciałabym z wami porozmawiać, mówię, na temat, na który moim zdaniem rozmawia się za mało, natomiast tak naprawdę wszyscy rozmawiamy o nim nie bezpośredni, pośredni w jakiś sposób, w wielu rozmowach. I to jest kwestia... Seks analny. Tak. Tak czy nie? O God, mam... Jest taka teoria na temat seksu analnego. No, o ważne. Boże, to się w końcu dzieje. Jak będzie głodny? Nie, bo ta teoria... Jednak robimy super... odcinek o seksie analnym. Ta teoria mnie super śmieszy, ale najgorsze jest to, że co ja mówię ludziom, facetom, to wszyscy w sumie o tym myślą i przyznają mi rację. No. Ale nie chcę tego powiedzieć na antenie trochę. Dobrze, to nie mów. To nie będziemy jednak robili odcinka. Najgorzej nie, w ogóle. Mogę wam powiedzieć po, albo jak się trochę tak jakby... Jak trochę osiądzie mi to w głowie, że mogę to powiedzieć, to może to powiem w trakcie tego odcinka. Dobrze. W każdym razie nie, jak na razie nie będzie to odcinek o seksie analnym, być może potem się tak nim stanie. A chciałam rozmawiać na temat kupowania gier i tego, że gry są warte jakieś pieniądze, które trzeba przeznaczyć na produkt, szczególnie w blisko czasu premiery gry, jeżeli chce się być, że tak powiem, w cudzysłowie na bieżąco, trzeba zapłacić czasami więcej, ale też na temat naszych zwyczajów konsumenckich, jeżeli chodzi o kupowanie gier. Więc pierwsze takie pytanie, chciałam się was zapytać, co prowadzi do tego, że kupicie daną grę? W sensie, co musi się stać, albo jakie są źródła informacji, które bierzecie, albo czy na przykład trafiacie na jakąś ją, kupujecie i wtedy dlaczego? Bo mamy tak naprawdę te gry AAA, o których się wie, ale no, wchodzicie na Steama na przykład, nie wiem, czy często na przykład kupujecie gry, których zupełnie nie znacie z jakiegoś powodu. Ja jestem takim typowym konsumentem starej daty. Starej daty chyba, no. Po pierwsze, znaczy i jednocześnie starej daty... Jednocześnie uzupełniasz te takie w Secret Service były takie tabelki, że chcę kupić tą grę za ten, i tutaj jest mój adres i proszę mi wysłać. I załączam gotówkę w ogóle. Tak, jeszcze. No. Totalnie kupuję kolejne części serii, które lubię, albo kolejne gry studiów, które lubię. Jak Remedy wyda nową grę, to kupię tą nową grę na dzień premiery. Jak wyjdzie kolejna część Assassin's Creed'a, to kupię tego Assassin's Creed'a albo załatwię sobie do recenzji, bo to też jest jakby... Chyba wszyscy pracujemy jakoś tam polega ciągle, na tobie, nie w tym ciągle temacie. Jako recenzenci, więc to też jest nie zawsze może... Jeżeli nie kupienie, no to w takim razie chęć jakaś tam... Nabycia w jakikolwiek sposób. Nabycia w jakikolwiek sposób, tak. Plus przy okazji ja bardzo często dokonuję takich impulsywnych zakupów. Tak było właśnie z Red Dead Redemption 2, na które jeszcze musiałem praktycznie pożyczyć pieniądze. Ja nie chciałem tej gry i nie czekałem na nią szczególnie. Jest to Rockstar, więc tam wiadomo, że byłem zainteresowany, bo GTA 5 mi się bardzo podobało. Ale nie miałem hype'a, nie było tak, że śledziłem newsy o niej albo... Jeszcze mieliśmy taką rozmowę tego dnia, jak Dominik mówi, że ej, może kupi Red Dead Redemption, nagramy w ogóle. Ja mówię, no nie trzeba w sumie, możemy chwilę poczekać. A później Dominik się odzywało, kupiłem Red Dead Redemption. Teraz możemy nagrać, skoro tak nalegałeś. Tak jak nalegałeś. Ale ja ciągle coś takiego, że jak widzę, że te dziesiątki się pojawiają i tam ludzie się hype'ują, najlepsza gra ever, tam takie, kurwa, chcę w tym uczestniczyć. Czyli lubię recenzje, ale też hype jakby dookoła. Lubię, znaczy powiem tak. Ja lubię, bardzo lubię, i to mam od zawsze, uczestniczyć w tym takim, tej takiej komunii wokół nowej gry, która istnieje w środowisku. Komunii? Czyli nie, nawet nie chodzi o to... Przejmowania. Chodzi mi o takie uczucie wspólnoty, która komunie.
Nie komunii. Komunii, takiej, no nieważne, whatever, nie czepiaj się mojego słowa. Chodzi mi o takie... Ja się będę czepać, jest bez sensu w poczucie... Nie no, takiej, no bo czy komunia... Czy przyjmujesz dział Chrystusa? Komunia to jest taka, takie zjednoczenie się, tak? Zjednoczenie się kurde, z czymś, to być może tak być może. Z czymś, z kimś z, i tak dalej, nie? Więc chodzi mi o takie właśnie uczucie... Komunia z Red Dead Redemption. A nie wydaje się o komuna jako wspólnota? Nie, chodzi mi o komunię, czyli nie o to, i nawet nie chodzi mi o to, że ja rozmawiam z tymi ludźmi, że ja wchodzę na fora, że ja dyskutuję o tej grze, chociaż też, ale mi chodzi właśnie o konkretnie o to uczucie bycia częścią wspólnoty, które wywołuje we mnie kupienie gry na dzień premiery. Mam coś takiego, i szczególnie w przypadku właśnie takich dużych gier, że wiem, że jak kupię tę grę nawet tydzień później, czy dwa tygodnie później, to mogę w nią grać i może mi się w nią bardzo dobrze grać, ale już nie będę miał tego uczucia bycia właśnie Mam definicję słowa komunia, która pasuje. Rzeczywiście no. Czwarta to jest definicja, bo pierwsze trzy są religijne. Emocjonalne utożsamienie się ze zbiorowością, z otoczeniem. Nice. Nieźle! Uczymy się każdego dnia. Komunia, motherfucker! Dokładnie, i to jest dokładnie to, o co mi chodziło. Okej. Ja nie mam tak jak Dominik. Jakby totalnie jestem odporny na komunię. I... Jezu, użycie słowa komunia, dude. dzięki. Nie zabierzecie mi tego, kurde. Mało znane to jest to użycie, co nie, ale... Dominik nauczyłby się czegoś, wiesz? Zagraj w Oxenfree w końcu, a nie tam, kurde. Za to ja jestem bardzo starej daty, jeżeli chodzi o recenzje. Ufam ludziom, którzy piszą recenzje. Znaczy, znalazłem w swoim życiu ludzi, którym ufam, jeżeli chodzi o recenzje. I... Ich recenzje są dla mnie ważne. Możesz jedno nazwisko rzucić? No na pewno Sterling, jeżeli poleca, to jest to dla mnie nazwisko. Na pewno ludzie z Easy Allies też. Czyli raczej. Byłego gay. Tak, ja ich tam nie rozpoznaję. Ja ich tam nie rozpoznaję poszczególnych, co nie? Poszczególnych ja Bosmana tylko poznam chyba. No i recenzje Eurogamera też nie znam poszczególnych ludzi z Eurogamera, ale to są. Ja też bardzo często mam tak, że w ogóle w trakcie czytania tej recenzji. No, nie patrzę tylko na ocenę, tylko patrzę na poszczególne argumenty. Jeżeli to jest coś, co mnie interesuje i co kupuję, jakby co sobie myślę, okej, to może być ciekawe. Powiedziałbyś, że analitycznie i krytycznie czytasz recenzję i jesteś w stanie ją odnieść do siebie. No, nie wiem, tak mi się wydaje, może. Ale jestem też bardzo, 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 bardzo podatny na wpływy moich przyjaciół i znajomych. I to jest chyba, właśnie to jest chyba nawet wręcz taki... Aspekt, który jest, znaczy ta strona, która jest dla mnie ważniejsza niż recenzja. A byłeś kiedyś peer pressured, żeby coś kupić? Dominik mnie namiętnie peer pressuje, że musisz w to zagrać, musisz, to ci się na pewno spodoba. Tetris Effect w ogóle koniecznie. No bo pożądałem się jak Luka na Giant Bomb, kurna, to jest kurde gra Tomek, to jest kurde Tetris zrobiony jak Lumines. Wiem. Ja nie wiem, że no jak to nie jest gra dla ciebie? No właśnie nie wiem, czy mnie sam Tetris jara sam sobie, bo to się wydaje, ale to jak on wygląda zajebiście, no totalnie tak, to się gra jak Tetrisa, a plus masz taką oprawę i tą taką muzykę, która się jakby tworzy dynamicznie w trakcie układania tych klocków i te skórki, które się zmieniają w trakcie rozgrywki. Poza Dominikiem, taką osobą jest dla mnie Szymon Adamus, który też namiętnie uważa, że znalazł coś, co mi się bardzo podoba, więc bardzo często to próbuję. Daniel Sendrowski trochę, bo też co jakiś czas mówi, że tam muszę w coś zagrać. I to w sumie tyle, tak. I okay. Z gierkami indie małymi mam czasem tak, że po prostu zobaczę trailer, sobie myślę, okej, wydam na to kasę, co nie? Ale z dużymi grami w ogóle tak nie mam. A jak oglądasz trailer, to co cię powiedziałbyś najbardziej do gry przekonuje? Kurde, ciężko powiedzieć. Ja no wiem, bo gry indie są tak różnorodne, że to mogą być tak różne rzeczy, że wiesz, albo że gra ładnie wygląda jak Night in the Woods. Właśnie chciałam się zapytać, nie? Bo bardzo często jest tak, ja czasami kupuję randomowe gry na Steamie, po prostu bo oczywiście do tego przekonuje mnie głównie opis i trailer, ale pierwsze co widzę, to jest jakaś grafika i to jest to, co mnie przyciąga na tyle, żeby kliknąć. I to jest ten moment tak naprawdę, który świadczy o tym być albo nie być, bo już coś kliknęłam i dopiero tutaj podejmę tę decyzję, ale muszę być na tej stronie tej gry, żeby to zrobić. Mam czasem takie zrywy zupełnie, których sam nie rozumiem. Że na przykład, wiesz, wchodzę na jakiś artykuł, że tam 6 gier z tego półrocza, których nie możesz przegapić, nie? A tam Hyper Light Drifter. I nawet nie przeczytałem opisu tego Hyper Light Drifter, teraz powiedziałem, okej, skoro nie mogę przegapić, bo pozostałą piątkę tam widziałem, nie? No to kupuję Hyper Light Drifter. Totalnie to była w ogóle gra, jedna z gier mojego życia, to jest, nie w ogóle uwielbiał Hyper Light Drifter. Ale on był w ogóle, on to był tak piękną grą, zanim jeszcze wyszedł i jak te gify takie pokazywali, że tak. On siedzi przy ognisku, że... To prawda, chociaż mnie właśnie najbardziej tam cała taka atmosfera takiego upadku, rozkładu Dark i tajemnicy, nie? Tak, tak.
tobie pociąga w tej grze. Widzieliśmy mój nowy tatuaż? Tak, widzieliśmy twój nowy tatuaż. Więc to są rzeczy, które mnie przekonują. I raczej w przeciwieństwie do Dominika raczej nie mam tak, że czekam jakoś bardzo na kolejne części danych serii. I też totalnie tak traktuję uczciwie, chciałbym powiedzieć, że po prostu czekam na recenzję i czy to będzie dobre, czy nie, to dopiero wtedy. Wiadomo, że kolejny Assassin będzie dobry. Oczywiście. No właśnie nie wiadomo, no kolejny Tomb Raider jest słaby, kolejny Dishonored jest słaby. Jest bardzo często te serie są takie bardzo nierówne, no. No dobrze, Iga, a ciebie? Co ciebie? No, jeżeli chodzi o takie... Ja czytam recenzje, ale też mam bardzo często coś takiego, no... U mnie to jest też sprawa gatunkowa, jeżeli coś jest horrorem, znaczy no, nawet nie gatunkowa, tylko tak jakby ponadgatunkowa, jeżeli coś jest horrorem, najprawdopodobniej w jakiś sposób to sprawdza. No to ja mam trochę podobnie z immersive simami, no, że tam no, mają od razu taką, wiesz, takie interestycy, nie? Tak, bardzo często jest też tak, że no, na przykład każdego Dooma na pewno kupię, czyli serię też rzeczywiście u mnie bardzo dużo dają, ale ja mam bardzo szybko zmęczenie serią i będę mieć do was pytania na ten temat, ale to może nie w tym momencie. No i bardzo często ostatnio, może to nie jest peer pressure, ale jeżeli wiem, że ktoś będzie grał w grę i na przykład, no, teraz najczęściej to są ludzie z pracy, i to są takie rzeczy, które mi pozwalają się jakby rozwijać, bo gramy w coś i jesteśmy potem w stanie do wspólnych odniesień się odwoływać w rozmowie i sobie coś z tego wnioskować. Więc na przykład to Diablo 3, no nie jestem super nim zainteresowana. Dostałam je na PlayStation 4, za które dziękuję, bo wiem, że jesteśmy słuchani. Natomiast chcę je kupić na Switcha, żeby grać z nimi, żeby móc się odwoływać do tych samych rzeczy. I na przykład teraz w Red Dead Redemption na pewno kupię tą grę, jak będzie tryb online. Bo wiem, że to jest ten moment, w którym już będę musiała w nią grać. W tym momencie jestem jeszcze w stanie na jej temat rozmawiać, sobie czasami gdzieś zobaczyć albo pograć u kogoś jakąś godzinę i zobaczyć tam jakąś jedną albo dwie misje. I tyle mi jak na razie wystarczy, żeby być w rozmowach na ten temat. Natomiast no, przy wersji online już będę zmuszona to zrobić. Więc... A jeżeli chodzi o gry na... bardzo często jakiś nawet nie recenzja, ale artykuł, który się powołuje, że jakaś gra zrobiła coś super ciekawie albo oryginalnie i uwielbiam tak kupować mam, tak, złe gry. Jeżeli gra ma po tak prostu tak słabe recenzje, które nie wynikają z samego gameplayu, tylko po prostu, że gra jest na przykład bez sensu albo nielogiczna albo coś takiego, już nie mówię o tych wszystkich dziwnych grach w cudzysłowie, to mam wielką ochotę w to zagrać i jeżeli ktokolwiek spróbuje czegokolwiek nowego, tak diametralnie po prostu czegoś zupełnie nowego, to bardzo, bardzo chcę to zobaczyć. Mam gigantyczną potrzebę patrzenia na inne myślenie o grach niż robią to gry AAA. Więc to są głównie rzeczy, którymi się kieruję. Ale powiedzcie mi, kupiliście już grę, nie? I teraz możecie ją oddać na Steamie? Albo odnieść do sklepu? Na tej zasadzie. Nie wiem, czy Xbox i PlayStation mają refundy. Nie, nie mają. No właśnie, nie wydaje mi się. Natomiast jesteście w stanie pozbyć się tej gry i odzyskać pieniądze. I teraz co by się musiało stać, żebyście to mogli zrobić? W sensie, żebyście sobie powiedzieli, ej, dobra, to jest ten moment. Bo ja wam powiem szczerze, wszystkie gry, które kupiłam kiedykolwiek w życiu, mam. Nigdy w życiu nie sprzedałam żadnej gry, którą kupiłam. Ja ze dwa razy skorzystałem z refundu. I raczej za każdym razem to była, tak mi się wydaje, że to była jakaś droga gra, gdzie żal mi było tej kasy. Jakby zastanawiałem się, czy ją wydać, i jak ją wydałem i zobaczyłem, że to nie jest coś, co bym chciał, to było mi po prostu żal, że wydałem. A pamiętasz, jakie to były gry? Pamiętam jedną, że to było Call of Duty, tylko nie pamiętam, kurde, które, chyba Advanced Warfare. I totalnie miałem taką myśl wtedy, że o, dawno nie grałem w Call of Duty, zagram sobie w Call of Duty, a to był ten moment, że Call of Duty straciło taką ciężkość gameplayową i stało się takim piu-piu tam, że się skacze po ścianach i strzela jakimiś laserkami i tam w ogóle. No, jak Advanced Warfare. I tak totalnie pograłem godzinę i stwierdziłem, nie, to na maksa nie jest to, czego oczekiwałem od Call of Duty. I zrobiłem refunda i byłem taki, no... rozczarowany, nie? Taki. No i tak gra kosztowała wtedy 160 zł, bo to było już po premierze, więc to były pieniądze, które tam czułem, że wydałem. A gdyby kosztowała na przykład 30 zł, to by się oddał? Nie, właśnie raczej nie. Okay. Jakby kosztowała 30 zł, to raczej bym tam machnął ręką, co nie? A na przykład 80? Bo się zastanawiam, gdzie jest taka granica. Nie do stówy? Tak... No okolicy stówy. Wiesz co, chciałaś to jako oddzielny temat poruszyć, jako jest cena gier, ale no, będziemy się trochę nachodzić. Dla mnie górną, jako gracza PC-towego,
górną granicą ceny gier jakby są, jest 160 zł nie za grę, AAA nawet. Bo to jest, tyle kosztują gry AAA na 3DS-a i tyle kosztują mniej więcej nowe gry na PC. Czy można powiedzieć, że na 3DS-a, który z konsolą przynoszą, jest główną konsolą, że to są gry AAA? No nie, też nie wiem, czy to są gry AAA, ale w każdym razie nówki sztuki na 3DS-a kosztują mniej więcej 160 zł i też gry AAA na PC-ta, nawet w dniu premiery zazwyczaj znajdziesz jakąś promocję, gdzie kosztuje 160 zł, któryś sklep sprzedaje coś takiego. I to jest dla mnie taka górna granica, raczej więcej nie daje za gry, raczej uważam, że to już jest mega drogo, nie podoba mi się, że gry tyle kosztują i nie daje raczej, co nie? Więc tak, myślę, że w okolicy 100, właśnie 80 zł to jest ten moment, kiedy gra zaczyna być dla mnie droga. Nie? Kiedy okay, już muszę... Ale tak jakbyś na przykład zapłacił 5 dyszek, to byś jej raczej nie oddał tak. Nawet teraz miałem taki problem, że bardzo mnie interesuje gra Phantom Doctrine, ale ona kosztuje w promocji 107 zł. I to jest już taka 107 zł. I to jest taka cena, że tak sobie pomyślałem, kurde, nie wydam tego tak bez opinii żadnej. Zapytałem u nas ludzi na grupie i oni mi powiedzieli, dostałem dwa głosy, że to jest spoko gra, ale tam nie do końca, nie? No i stwierdziłem, że nie, no, że jak to nie jest, jak nie mam pewności, że to będzie dobra gra, to tam 107 zł. Słyszałam raczej negatywne, jakby bez emocji łamane na negatywne opinie wśród znajomych. No to ja dostałem od Piotra Kuldanka i nie pamiętam od kogo jeszcze, właśnie takie dwa głosy, że bawili się spoko, ale że ona w pewnym momencie staje się bardzo monotonna i że... No, że mieli jakieś tam mankamenty i że rozumiem. Tak nie budzi w nich emocji, co nie? A Dominik, zwróciłeś kiedyś jakieś gry? Ja mam z kolei zupełnie na odwrót niż Tomek, po raz kolejny. Bo ja z kolei, jakbym kupił grę za 160, czy nawet na konsolach, ja Red Dead Redemption 2 zapłaciłem 250 zł. Więc jak ja wydaję 250 zł na grę, to jak ona mi się nie podoba, to jak ona prędzej siebie przekonam, że ona mi się jednak podoba i że nie mam racji, bo nie jestem idiotą, żeby wydać 250... Bo nie jestem idiotą, żeby wydać 250 zł na słabą grę, nie? Więc jak już wydaję te 250 zł na słabą grę... Znaczy, wiesz, Dominik, i po to inwestowałem tyle emocji w Assassina, żeby on tyle się okazał kiepski. Nie, Assassin jest bardzo dobrą grą. Ale ja bym chciała powiedzieć, że Dominik tak bardzo czasami potrzebuje się przekonać, że jak kupił Dragon Age Inquisition, to płacił za tę grę nawet potem, kiedy już przestał w nią grać. No, to nie jest dobra gra. No, ale ciągle wierzę, że ją przejdę i że okaże się fajne. O Assassinie jeszcze będę mówił przy okazji innego tematu w tym odcinku. Ja z kolei mam na odwrót. Ja prędzej oddam tanie gry i prędzej, przynajmniej tak po tym, co się faktycznie wydarzyło, mogę powiedzieć. Że parę razy zdarzyło mi się zwrócić grę taką właśnie za 30-40 zł na Steamie, którą kupiłem, albo to był jakiś remake, remaster, albo właśnie jakaś stara gra, którą myślałem, że zawsze chciałem zagrać, po czym ją odpalałem i okazało się, że wcale nie chcę w nią grać i po prostu robiłem zwrot. Ostatnią, jaką pamiętam, to był ten, jest taki remake Gabriel Knighta, pierwszego, taki... Czego? Jeszcze raz? Gabriel Knighta. Gabriel Knight. I ja tą grę kiedyś grałem, nie przeszedłem jej, ale bardzo mi się podobała. Więc jak stwierdziłem, że jak robię takiego remake'a z całą przeróbką grafiki, to spróbuję i ściągnąłem tego remake'a, odpaliłem, spojrzałem na pierwszą lokację, była paskudna i wyłączyłem grę i zrobiłem refund, bo strasznie mi się nie podobał styl graficzny, bo to jest ten styl graficzny, którego najbardziej nie lubię w przygodówkach, czyli z takimi prerenderowanymi tłami, niby takie 3D, ale nie, to nie jest 3D i postacie trochę są 3D. Final Fantasy. Trochę takie Final Fantasy, tylko to wszystko wygląda brzydko, mega i tak nieładnie. I tak, znaczy w sensie tak bez... Tam nawet nie o to chodzi, że to wygląda bez brzydko, serca. Tylko że to tak nijako. To jest takie. To nawet nie jest brzydkie, to jest takie kurde nic. Takie, no, poprawne. Takie poprawne, no tam jest pomieszczenie, no okej, okay, no i tam jest biblioteka, no i okej. Okay, no dobra, daję ci pieniądze. No i oddaję pieniądze. Więc tak, więc raczej małe gry, bo i raczej takie zakupy właśnie, które są takie bardzo eksperymentalne, nie? Że tam po prostu dobra, zobaczę co to jest. Bardzo żałuję, że nie mogłem zwrócić. Full Throttle, bo żałuję, że tą grę kupiłem i żałuję, że dałem szeferowi moje pieniądze za nią. Chociaż okej, okay, no mam tam takie poczucie przynajmniej, że mam to zrobione, że mam to zaliczone. A z kolei robiłem refunda kiedyś na Day of the Tentacle, bo kupiłem tą grę, bo to jest taka gra, którą ja bardzo długo w swoim życiu chciałem ją przejść i jej nie przyszedłem. Bardzo wiele razy do niej podchodziłem. Było tak, że właśnie kupiłem ten remaster, pograłem chwilę, jakoś się znudziłem, więc zrobiłem refund. Po czym stwierdziłem, że dobra, spłacę jeszcze raz, więc kupiłem ją jeszcze raz. I wtedy się w końcu wkręciłem i kurna to została jedną z gier mojego życia. Ja w ogóle nie podchodzę do refunda tak, że gra mi się na przykład nie podobała, więc... Znaczy, że jestem wkurzony na to, że ona się okazała słaba, więc chciałbym za to pieniądze, bo jakby... ja uważam, że
tekst kultury coś wnosi do mojego życia, nie, nawet jeżeli jest zły. Nie, to był tak trochę pół żartem. Więc jeżeli spędzę nad czymś tam 5 godzin, no to trudno, no to już straciłem tą kasę, co nie? Tam... Iga, a ty? Ja w życiu nie oddałam ani nie sprzedałam żadnej gry. Ja mam, jak kupuję grę, to to jest zwykle... Nie powiem, że to jest przemyślane, że sam, o, ale będę w to grać, bo mam po prostu milion gier, który najprawdopodobniej nigdy nie zagram, ale w tamtym momencie, kiedy ją kupowałam, to bardzo potrzebowałam ją mieć. Ale jakby, jak już ją kupiłam, to już ją mam. To był wybór, który podjęłam. Z jakiegoś powodu chciałam to zrobić i nawet jeżeli kupię coś i pogram nie te 2 godziny, to jej nie oddam, bo jakby zagrałam w nią te 2 godziny, nie spodobała mi się z jakichś powodów i... To jest, it's on me jakby na tej zasadzie, jakby ten producent czy tam coś, jakby nie mieli złej reklamy tego albo coś, może ja to trochę inaczej sobie wyobraziłam tę grę i jakby nie widzę powodu. Gra by musiała realnie nie działać, żebym jej oddała. Tak centralnie nie mieć pliku exe albo mieć jakiegoś buga na samym początku, który nie umożliwia jej przejścia i wtedy bym uznała, ten produkt jest uszkodzony. Zwracam go. Ale fizycznych gier też nie sprzedałaś nigdy? Nigdy, mam wszystkie gry, które kiedyś kupiłam. Ja na przykład mam teraz grę na 3DS-a właśnie, bo teraz jak już grałem w to Luigi's Mansion, to tam odkryłem moją szufladę z 3DS-em. I tam leży trochę tych gier i totalnie to nie są gry, które ja kiedykolwiek jeszcze odpalę. I się zastanawiam, jak to upłynąć teraz, ale bo tylko mi zagracają tą szufladę. Ja mam, wiesz ile mam gier? Ja mam całą szafkę gier na Dreamcasta. Po prostu, bo ją mam. I to nawet nie są gry, które ja kupiłam centralnie wtedy, kiedy bardzo dużo grałam na Dreamcastie, tylko na przykład kiedy wyszłam na Allegro i zobaczyłam, że typ sprzedaje bardzo dobre gry na Dreamcasta i totalnie nie wie, ile one powinny kosztować i sprzedaje je chyba tam za 5 zł od sztuki, więc ale tam wziąłam wszystkie. Nie masz takiego problemu logistycznego w mieszkaniach mam, swoich, że... Ale, no właśnie, ja mam tyle książek, ja gier i takich rzeczy, że no... Wiesz, jak ja miałam problem... Trzeba się pozbywać tego jak trochę, ja się no. przeprowadziłam z Gdańska ja mam taki Gdyni, problem zwłaszcza z książkami. I właśnie i książki musiałam... Ja się w ogóle wtedy dowiedziałam, że moje książki są warte shit. To nie jest ważne, czy one są ładnie utrzymane, czy cokolwiek, ale połowa bibliotek nie chce wziąć książek, bo są już po prostu przeładowani książkami. Nie ma, no nie będę ich wystawiać wszystkich na Allegro, bo ich jest po prostu za dużo, a muszę się wyprowadzić za tydzień. A przy okazji rozsyłanie tego to jest w ogóle taki ból dupy, że tak. Głowa mała. I książki kilka razy sprzedałam, szczególnie podręczniki sprzedawałam, bo po prostu wiedziałam, że są rzadko dostępne na rynku i że no, drogo się sprzedają, ale też przy okazji ludzie ich potrzebują, więc bez sensu jest w ogóle hagować u siebie, jeżeli nie będę z nich korzystać. Ale w ogóle skończyło się na tym, że wzięłam i na jakiś Book Crossing je w ogóle musiałam oddawać, a też nie chciałam przynosić 4 kartonów, bo uznałam, że to jest niemiłe w jakiś sposób. Chociaż nie wiem czemu, więc wiedziałam, gdzie są Book Crossingi i brałam tam na przykład 10 książek i szłam i tam kładłam i co, i ja jestem jeszcze głupia, bo jak tam szłam i je kładłam, to stwierdziłam to sobie jedną wezmę. Jeszcze weźmiesz coś zamian, też tak i tam Jesus Christ, to przez to ja jak sobie... widzę w ogóle, że ktoś oddaje książki za darmo, to nie mogę nic nie wziąć. Tak. Obraza dla tego kogoś. Ja w ogóle jeszcze ostatnio kupiłam, ja cały czas muszę oddawać książki w jakiś sposób. Ja bardzo często też ludziom oddaję książki, po prostu. I... chciałam sobie kupić książkę Okręt Widmo, po tym kiedy przeszłam Return of the Obra Dinn i kupiłam sobie tą książkę, ale jako, że na Allegro kosztowała 3 zł, a wysyłka była za 9, to sobie stwierdziłam, że muszę przynajmniej za 9 zł kupić książek, żeby to było przynajmniej 50-50, więc sobie kupiłam jeszcze tego, Kroniki Marsjańskie. I tak sobie patrzę, i tak nie potrafiłam, bo typ miał oczywiście 4000 książek i stwierdziłam, dobra, poezja, i zobaczyłam, że jest tomik Gałczyńskiego, więc sobie kupiłam tomik Gałczyńskiego i codziennie sobie siedzę i czytam wiersze rano do kawy. I uważam, że moje życie jest lepsze teraz. Albo sobie tak wmawiam, bo kupiłam sobie książkę za 3 zł. Więc tak, nie, ja nie sprzedaję gier. Ja mam centralnie nawet te gry, co kiedyś się kupowało na PC w tych dużych kartonach, ja to wszystko mam. Ale w ogóle gry wideo też są gównowarty używane, takie w pudełkowe. Tak. Też kiedyś sprzedawałem gry na Xboxa 360. To one w ogóle wszystkie kosztują 19 zł. Chyba dostałem, kurde, z 80 zł. Powiedzcie mi, a propos tego, że gry pudełkowe, to będzie chwila prywaty, są gównowarty, przypomnijcie mi po nagraniu, żebym wam coś opowiedział. Okej. Bada, bada, boom. Czyli już będzie anegdotka o seksie analnym i jeszcze będzie anegdotka o gierkach, dobra. To nie jest anegdotka o seksie analnym, tylko jest teoria, która się sprawdza, okej? I dotyczy, mogę wam powiedzieć. Dajesz. Jak już nadszedł ten moment? Nie wiem, no. Jest teoria, którą kiedyś mi sprzedał taki znajomy i ja od tego czasu chodzę i się pytam typów, czy mogą mi to potwierdzić albo temu zaprzeczyć i wszyscy jak na razie potwierdzają, że jeżeli laska ma tatuaż, to się zgodzi na anal. I to jest powtarzalne po prostu w 100%. Co się typa zapytał, to on siedzi i myśli, no? Dobra, rozkmina widzę. No cóż. No comment. Dobra, anyway. Robimy podcast o grach wideo, a nie o seksie.
jakiejś przyczyny, Iga, no. Chcieliście to macie. Mówiłam, że być może się nie nadaje. Dobra, powiedzcie mi, jeżeli kupujecie grę za jakąś cenę, nie, to macie taki znacznik w głowie, czy ona jest warta lub nie warta swojej ceny. I co może wpływać na to, że gra waszym zdaniem może być droższa, a co powinno wpływać na to, że powinno być tańsza? Wiem, że to jest bardzo abstrakcyjne pytanie, ale... Na maksa. No. Ja w ogóle nie mam czegoś takiego. Powiedzmy, że jakaś gra kosztuje 100 zł, nie? Ale wy twierdzicie, że bylibyście za nią zdać 120. I tak jakby co to może powodować? Jakby całość tej gry, grafika, przyłożenie się do czegoś, fabuła, długość rozgrywki. Co jest takim czynnikiem, który sądzicie, że może wpływać na cenę? Uważam, że... Ja powiem tak. Nawet nie mam pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo wydaje mi się, że w ten sposób w ogóle nie myślę o grach, a nie myślę w ten sposób o grach, dlatego że ten rynek praktycznie, no może nie od swoich początków, ale w ostatnich latach to już na pewno, nauczył nas tego, że chyba kurna jak w mało której branży nie ma żadnego przełożenia między ilością pracy włożoną w produkt, a ceną tego produktu. Że to nie ma czegoś takiego, że ten koszt, że koszt gry nie jest w żaden sposób skorelowany z nakładami pracy na tę grę, a jest 100% skorelowany z tym, jak wiele dany wydawca uważa, że gracz będzie skłonny za tę grę zapłacić. I nigdzie tego nie widać bardziej niż w dzisiejszych czasach w mikrotransakcjach, gdzie mamy... Gdzie są sprzedawane jakieś wirtualne dobra w grach, których wytworzenie, to jest już, gra już jest gotowa, gra już powstała. Wytworzenie tych wirtualnych dóbr, które są sprzedawane, nie kosztuje nic. To jest trochę, ja mam taki problem, że nie do końca potrafię skumać. Jak masz grę na Steamie, to ta gra jest kodem, który napisałeś i jest też kodem na Steamie, to jeżeli cyfrowo jesteś w stanie ją kupić lub nie kupić, nie? I tych gier jest zwykle ograniczona ilość, w sensie one są w stanie się realnie skończyć i wtedy ta osoba odpowiedzialna za dystrybucję tej gry na Steamie, czyli albo twórca, albo dystrybutor, musi poprosić Steam o to, żeby zrobili więcej tej gry. To dla mnie totalnie nie ma sensu, tej gry nie ma, to nie jest fizyczny produkt w ogóle. Ja nie wiedziałem, że tak jest. Nawet nie wiedziałem, że tak jest. To super dziwnie. Muszą robić. Przypuszczam, że jest to po prostu taki skomplikowany sposób płacenia za jakieś tam utrzymanie łącza, nie? Tak, tam, ale ta ilość jakby gra się skończyła? Tam ilość kop to nie jest to, że ta gra się kończy, tylko to jest pewnie jakoś policzona przepustowość łącza, którą... Tak. I tam to ileś Valve chce liczyć, ileś ich to kosztuje. Jeżeli tam ta liczba ludzi ściągnie tą grę, to tam jakby nakład się wyczerpa. Ale to jest dla mnie w ogóle tak magiczne, że można... że w ogóle... Jakby tej gry nie ma, nikt... Ona już jest stworzona w tym kodzie, który jest po prostu powielany. To jest powielanie... No nie, ja się z tym zgadzam, że to kodu. I to jest dla mnie tak, kurde, abstrakcyjne. Ale mówię, ale dlatego też nie mam jakichś takich... Tomek na przykład, i ja uważam, że to jest jedyny dla mnie argument, kiedy myślę w ten sposób o grze, to co mówił Tomek o Phantom Doctrine wcześniej, czyli jeżeli jest jakaś gra, która wydaje mi się interesująca, bo ma jakiś element, który mnie interesuje, albo ma świat, który się wydaje ciekawy, a jednocześnie wiem, że jest z tą grą coś nie tak, albo jednocześnie mam przeczucie, że z tą grą może być coś nie tak, czyli jakby tak mam w perspektywie, że to jest taka gra 7/10, no, to będę czekał, aż ona będzie kosztować tam 60-80 zł. Czyli to jest, bo mam też pytanie, kiedy gra jest dla was jakby ciekawa dopiero po cenie promocyjnej, czyli tak, 7/10. Tak, jeżeli współczynnik ryzyka jest większy niż ileś, tak? Tak, bo jeżeli gra kosztuje 80 zł, to ja będę bardziej skłonny przymykać oczy na jej wady, a cieszyć się tym, co jest z niej fajne. Czyli taki na przykład, no mój standardowy przykład to jest Remember Me, które mi się super dobrze grało, które chyba jeszcze miałem zupę wtedy. I to jest gra, którą bym kupił za... Zupę wtedy? To jest gra, którą jakbym kupił za 70-80 zł, to byłbym super szczęśliwy i tam mega gra. A jakbym ją kupił za 200 zł, to byłbym wkurzony, że to było słabe. Ja mam tak, że uważam, że jakość gry nie jest w ogóle skorelowana z ceną w dzisiejszych czasach. I uważam, że co do zasady, gry AAA są za drogie i za słabe, a gry indie są w dobrej cenie albo za tanie. Są albo w dobrej cenie, albo jakby... Są zdecydowanie za tanie i za dobre. Powinny być gorsze i droższe. Nie, no uważam, że indie gry schodzą po uczciwych cenach, co nie? A uważam, że gry AAA absolutnie nie schodzą po uczciwych cenach. Wielu twórców by się z tobą nie zgodziło i powiedziało, że są za tanie tak naprawdę. To, ale nie, mylisz koszt produkcji z jakością. Znaczy, ja mam w dupie, mam koszt produkcji. Jakby w ogóle mnie to nie interesuje. Jako konsumenta. I tak, w ogóle mnie to nie interesuje, ile ta gra kosztowała tą korporację i czy ona jej się zwróci i tak dalej. Chodzi jakość tej gry i bardzo rzadko, być może właśnie Red Dead Redemption na przykład 2 jest warte tam 260 zł nawet, nie?
ale bardzo rzadko się takie gry zdarzają. A zazwyczaj gry AAA są moim zdaniem za drogie, jak na to, jak dobre gry można dostać dużo taniej. I one są dłuższe, lepsze, lepiej zaprojektowane, ciekawsze, mają lepsze fabuły i tak dalej, i tak dalej, nie? I zdecydowanie, jeżeli chodzi o czekanie na promocję, to czekam na promocję z grami AAA. W 99% przypadków. Bardzo rzadko się zdarza gra taka, żebym chciał naprawdę dać za nią te pieniądze, wiesz... Dla komunii, nie? Tak. Dominik, nauczyłby się trochę trudniejszych słów. Bo rzadko mam, wiesz, jakby jest tyle gier indie, dobrych gier indie i wciągających i dużych więcej niż trzy. Z pięć? No, okay. Jest ich tyle, że naprawdę jak patrzę na takiego średniaka AA, który kosztuje 200 zł, to myślę, dlaczego w ogóle, jakby dlaczego mam za niego dawać tyle, nie? Rozumiem. Takie mam podejście. Iga, a ty? Nie zdarzyło mi się kiedykolwiek, żebym kupił grę za więcej niż 200 zł i nie była ona warta tych pieniędzy. Patrz, pytanie pierwsze. Więc to, nie zgadzam się. Ja mam coś takiego, to jest najczęściej związane z faktem, że na przykład już w tym miesiącu kupiłam ileś gier i jeżeli ta gra, o której teraz myślę, czy ją kupić i siedzę nad tym buy albo tam nie buy przyciskiem, to... Zwykle to jest takie, okej, ale kupiłaś już tam trzy gry, czy ta gra nie była w tych trzech, które chciałaś kupić od razu? Więc może ona nie jest na ten miesiąc? I potem zwykle wskakuje mi na łódź, jeżeli oni super długo myślą, to wtedy tam powiedzmy za 2-3 dni ją kupię. Ale najczęściej jest tak, że te gry wskakują mi na już listę, Steam mi o nich przypomina kurde za 3 miesiące, że są w cenie promocyjnej, a ja siedzę i myślę, co to było. Więc to takie... Ja już siebie trochę mam bardzo mało gier na wishlistie. Ja nie mam tak, że mam zagraconą wishlistę. Tylko ja mam 13 zwykle, więc to te, wiesz, są ludzie, którzy mają tam 130 na przykład, bo po prostu każdą wkładają i tam nie ja za bardzo 5. kupują. No, ja tak... wiem też, że są gry, które chciałbym spróbować. Nie? Mam jakieś takie zainteresowanie wobec nich. Mam bardzo często, mam dużo więcej gier na wishlistie na Switcha, bo tam często wychodzi jakaś gra, która jest droga i zaraz jest na promocji tam -30, -40%. I wtedy lubię wiedzieć, że coś takiego było. A przy okazji na Switcha wychodzi teraz bardzo dużo gier, które pamiętasz są na Steamie, ale w życiu o nich nie słyszałam. Przyciągnęły moją uwagę tam z jakiegoś powodu najczęściej, bo są dziwne. No i chcę je mieć na Switchu, więc tam regularnie uzupełniam, jak się mówi, no wishlistę. A tak to... I zwykle tam kupuję po cenie promocyjnej, jak o tym myślę. Ja w ogóle praktycznie, jeżeli... A co myślisz o cenie gier AAA? To zaraz będziemy o tym rozmawiać. Ale już ja i Dominik się wypowiedziałem. Właśnie. Zignoruj, że masz to pytanie jako następne. Nie mam tego jako następnego, ale myślę co o tym w ogóle myślę. Jest tak. Znaczy ja, jakby raz, ja nie umiem życiowo. Nie uważam, że gry AAA, chciałem sprostować, mają dobrą cenę. Nie? Uważam, że mają jaką mają, trudno mi to oceniać. Ale nie przeszkadza ci płacenie. Nie przeszkadza mi płacenie, bo szczęśliwie w miarę mi na to powiedzmy no stać. Bo właśnie chciałem... Bo kupuję też gry na tyle rzadko, bo też często jestem też w takim miejscu w życiu, że nie muszę na szczęście tych pieniędzy tak często płacić. Nie, no jakby mówię o sobie teraz, tak kompletnie, subiektywnie. Natomiast uważam, że jest coś dziwnego w tym i może warto by o tym porozmawiać, jak właśnie niewielka jest korelacja między kosztem produktu, a ceną produktu. Nie? I to jest coś, co jest często podnoszone, jakby o czym się warto też zastanowić, że jak się mówi o tym, że gry od tam 20 lat ciągle kosztują te $60 i one nie zdrożały, więc cały czas kosztują tyle samo, ile wcześniej, ale jednocześnie stało się to medium masowe, czyli te gry są konsumowane przez dużo, dużo więcej osób i gry są takim specyficznym medium, podobnie jak na przykład film też, nie? Film może kosztować 200 milionów, $300 milionów, ale on może zarabiać na siebie kosztując za bilet $3, nie? Czy tam $5, bo jest to rozrywka masowa. Bo jakby koszt zrobienia, bo to nie jest jak samochód, nie? To nie jest tak, że jak zrobisz jeden samochód, to kosztuje ileś, jak zrobisz 10 samochodów, to kosztuje ileś, nie? Tylko jak zrobisz ten film, to on kosztuje raz, a już powielanie go nie kosztuje. Więc samo to nawet, że gry przez te 20 lat kupuje je, kiedyś sukcesem były 2 miliony egzemplarzy, a teraz sukcesem jest 18 milionów egzemplarzy, albo 20 milionów egzemplarzy, to już samo to jest jakimś tym argumentem, raczej za tym, żeby one były tańsze niż droższe, tak? Bo jest to, bo trafiają do większego grona osób, więc można je sprzedawać taniej, a to nie jest tak, że wytłoczenie 20 milionów pudełek czy tam i płytek to jakoś znacząco zwiększa koszt tej produkcji. Nie? Dobra, Iga, cena gier AAA, co myślisz?
ja jako osoba, która zrezygnowała z dosyć, mówi się, lukratywnej, tam nie pozycji, bo tak się nie mówi po polsku, tylko stanowiska w dosyć dobrze płacącej firmie tutaj w Gdańsku i przeprowadzając się przez całą Polskę i w ogóle rezygnując z bardzo dużej ilości rzeczy, które tutaj miałam jakby już w cenie tego, że tutaj mieszkam, zaczęłam mieć potrzebę oszczędzania po prostu. I o ile jestem też osobą, która często może poprosić o grę, w sensie na przykład właśnie do artykułu, do recenzji, do quick looka, do streamu, miałabym dosyć duży problem, jeżeli chciałabym mieć gry AAA na premierę. Natomiast jestem też osobą, która tego w jakikolwiek sposób nie potrzebuje. Mówię, Sekiro będzie najprawdopodobniej pierwszą grą od dawna, którą chcę. Czyli nie tylko ja potrzebuję komunii. Tak, potrzebuję komunii Sekiro, bo chciałabym uczestniczyć w odkrywaniu Soulsów. Raz w życiu chciałabym mieć to doświadczenie, kiedy jeszcze nikt tego nie zna, kiedy nie, jeszcze ja mówiłem, na... odnosiłem się do tego, co mówiłeś wcześniej, że raczej nie masz takiej potrzeby. Mówię, tak, mówię, że to jest jako... pierwszy raz coś tak. takiego, co mam od bardzo, bardzo dawna. A tak to ja nawet wolę, żeby ten hype umarł i żebym ja była w stanie pograć w grę i odnieść się do niej zupełnie w sposób czysty. Bo mam wrażenie, że o ile ja nie jestem osobą super hypującą się, chociaż nowy Doom niedługo ma zamiar wyjść i się nie mogę doczekać, to dużo łatwiej mi się gra, kiedy wszyscy dookoła o tym mi nie gadają, a przy okazji, jako że bardzo dużo ludzi ze mną rozmawia o grach, które aktualnie grają, to jestem też w jakiś sposób przygotowana na niektóre rzeczy, jakby już sobie tam jestem w stanie coś przeanalizować, pomyśleć i siadam do tego tak trochę bardziej przyzwyczajona do tego, czym ta gra może być, co mi automatycznie jakby umożliwia lepszy jej odbiór, moim zdaniem, pełniejszy. A ja lubię nawet... Może nie hype, ale lubię znać opinie ludzi, zanim zacznę grać i no to właśnie o to mi chodzi, że i w sensie granie się odnosić do nich, nie? Mm-hmm. Że wiesz, albo że ktoś ma rację, albo że nie ma racji. Ale no, ja też jakby... Ludzie bardzo często podchodzą do produktów w sposób emocjonalny, jeżeli im się podoba. I moim zdaniem dużo łatwiej jest rozmawiać i wchodzić w ten dyskurs. To jest ten motyw z recenzjami, tak? Że wszystko dostaje 10 na 10, ale za pół roku się okazuje, że może to nie było jednak tak dobre, jak było. Jakby fajnie jest pogadać za te pół roku na świeżo, moim zdaniem. Ale rozumiem też ludzi, którzy w jakiś sposób chcą... Uważam, że powinna istnieć kategoria gier chujowe gry 8 na 10. Ja też mam coś takiego... Powinna, tak. Też mam coś takiego... Ja z kolei... Znowu, ja dzisiaj jestem totalnie antytomkiem w tym odcinku. Bo ja o ile... Właśnie ja totalnie nie mam tego, co ty. Mam z kolei inaczej. A jest coś bardzo trudno osiągalnego w dzisiejszych czasach. Bo mi się trochę wydaje, że internet i takie ciągłe wymienianie dyskusji i opinii nauczyło trochę nas tego i przygotowało nas do tego, że wszystko jest ciągłą taką walką, że ja muszę być, tak jak powiedziałeś, tak, że ty grasz w grę i ty myślisz o tym, czy ty się z kimś zgodzisz, czy ty się z kimś nie zgodzisz, czyli to jest ten. A ja właśnie chciałbym, co jest bardzo trudne i staram się to robić i właśnie dlatego też może lubię kupować gry na dzień premiery, usiąść i być taką czystą kartą i zobaczyć. Nie myślisz o tym, z czyją opinią się zgodzę, bądź nie zgodzę, tylko spróbować zobaczyć, czy ja będę miał na ten temat gry jakieś w ogóle własne opinie. Ale to, właśnie to, mi się wydaje, że ja potrafię sobie wyrobić własną będą. Opinię, jakby... No ja niestety mi się wydaje, że ja... Niezależnie od czyjś. Ja mam dosyć duży problem, jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, o których dużo czytam, że ja wiem o tym i wiem to po sobie, że wpadam w takie tory myślowe i już później ciężko mi jest... Nice! Ciężko mi... Tory myślowe. Ciu-ciu. I nawet wtedy bardzo już coraz się je podważam i już nie wiem, czy to jest... Dlatego ja potrzebuję tej takiej właśnie czystości, że siadam tej gry, tam przeczytam jeden tekst, drugi tekst, ale nie, że to już minęły dwa tygodnie i się nasłuchałem i już wiem już wszystko o tej grze. Tylko, no, jasne, lubię przeczytać jedną, dwie recenzje, żeby mniej więcej wiedzieć, czego się spodziewać i czy w ogóle warto w tą grę grać, ale później już usiąść i spróbować samemu ja i ta gra i zobaczyć, co ja na ten temat myślę. Okej. Okay. Mi się wydaje, że żyjemy w takich czasach, kiedy dyskutowanie o kulturze jest już częścią przeżywania tej kultury. Że to nie jest tak, że właśnie, że jesteś tylko ty i dzieło, tylko że jesteś ty, dzieło i dyskurs o dziele. Niestety. I no, jakby mnie trochę nauczyły tego studia, że tak jest. I dla mnie to jest naturalne. Mnie uczą ludzie, których... Idziesz na korytarzu i ludzie rozmawiają o grze i mówią o tym, że na przykład bardzo fajnie jest tam rozwiązana taka i taka mechanika. Ja pracuję w studiu, które robi gry. To jest mądre, żeby rozmawiać o tym z ludźmi, co się aktualnie dzieje na rynku, tak? I jak coś tam. I nagle typ, który jest na przykład od designu, mówi: nie, ja nie chcę o tym słyszeć, spoilujesz.
Nie, no to jest absurdalne. Jesus Christ, no ludzie, jesteście dorośli, jesteście w stanie odbierać krytycznie dzieła kultury i analizować, co więcej, pracujecie w taki sposób, że musicie to robić, umieć. Znaczy, no właśnie mi strasznie dużo frajdę daje dyskutowanie o kulturze. No tak, właśnie no dlatego, trzeba. Dlatego też jestem odporny na spoilery, no bo jeżeli to jest dobra dyskusja, angażująca i tak dalej, to ja... Ja się z tym wszystkim zgadzam, ale i uważam, że jakby to już jest absurdalne. Ten przykład, który podałeś, jest absolutnie w ogóle tam bezdyskusyjny. To się dzieje. To jest niewybaczalny. Bezdyskusyjnie niewybaczalny, tak? Ale szanuję też, bo sam tak czasami robię, że właśnie od czasu do czasu takie poczucie się znowu jak dziecko. Tak? To jest ten sam powód, dla którego oglądam Hildę. Nie? Że okej, okay, wiem, że jestem dorosłym człowiekiem, tam nie obraża się dla nikogo ze spoiler. Może być trochę przykro, jeżeli poproszę go, jeżeli mi nie spoilował, a mi zespoiluje. Wiadomo, że się na nikogo nie obrażę, wiadomo, że się na nikogo nie wkurzę jakoś tam mocno. Ale czasami mam taką potrzebę, że właśnie od Red Dead Redemption staram się unikać tych spoilerów i miałem tam na grupie, jak to był ten wątek, to po prostu... Okej, okay, no jak mi tam ktoś teraz powie, no to tam okej, okay, no to tam się zdarzy, nic się wielkiego nie stanie. Ale jakoś mam taką potrzebę właśnie obcowania z tą grą, tak jakbym miał znowu tam 15 lat I właśnie nie był w tej dyskusji. I chcę trochę od niej, bo, znaczy, może nie końca w dyskusji, ale w tej takiej może aż bardzo analitycznej. Nie? Iga, jeszcze jedno pytanie. Dobra. Mam pytanie o wersje kolekcjonerskie. Mam bardzo dużo znajomych, którzy kupują kolekcjonerki, po prostu mają potrzebę mania całego... No, wszystkich tych gadżetów związanych z grą, którą chcą kupić, więc zamawiają sobie po prostu z miejsca wersję kolekcjonerską gry. I ostatnio otrzymałam, bo ja tak nie robię, ja praktycznie nie wiem, czy mam, znaczy teraz mówię, że ostatnio otrzymałam w prezencie na Switcha wersję Moonlightera, tą podpisaną, która w piątek się w sprzedaży teraz znalazła. I bardzo się ucieszyłam, bo to jest fajny prezent i naprawdę bardzo dziękuję i tam wszystko. Natomiast oglądałam sobie ostatnio ilość kolekcjonerek tam u znajomych właśnie. Jakby ja trochę nie widzę appeal tego, w sensie... Fajnie tam, na przykład bardzo lubię Bloodborne'a. Widziałam takie książki z artbookami, które były dołączone do jednej z wersji i to są naprawdę fajne rzeczy. Natomiast czy chcę płacić za to tyle, żeby ją uzyskać i specjalnie wcześniej dać pieniądze za to, żeby dostać tę wersję kolekcjonerską? Niekoniecznie. I się chciałam zapytać, czy macie jakieś podejście do wersji kolekcjonerskich gier? Nie. Jakby w ogóle jestem odporny zupełnie na wersji kolekcjonerskie. Absolutnie mnie to nie interesuje. Interesuje mnie gra, która jest... Jeżeli... Czyli kupujesz normalnie vanilla wersję? Kupuję normalną, tam. Tak. Nigdy nie zapłacę więcej za wersję kolekcjonerską, to na pewno. Jeżeli mam do wyboru, na przykład cenię sobie te takie metalowe pudełka, bo one są po prostu bardziej wytrzymałe fizycznie, co nie jak mi się bawi, bo no to jeżeli mam są w tej samej... Jeżeli są w tej... Co masz na steelbooku? Historię o steelbooku. Jeżeli one są w tym samym, w tej samej cenie, to pewnie to kupię taką, ale tylko ze względów czysto takich praktycznych. W ogóle nie rozumiem figurek, w ogóle absolutnie. Jestem, mam zbyt laleczek? Zagrocone mieszkanie, mam zbyt wiele rzeczy w mieszkaniu, nie potrzebuję jeszcze kurde Kratosa, którego dostałem kiedyś od Michała Piwowarczyka i który kurwa wędrował ze mną pół życia, ten Kratos i musiałem go pozbyć. A którego masz Kratosa? Wcisnąłem jakiemuś dziecku, już nie mam tego Kratosa. Mieliśmy takiego, kiedyś dostał gry WP, dostało jakąś wersję kolekcjonerską i Michał tam rozdawał te rzeczy i dostał takiego Kratosa stojącego z tymi swoimi mieczami. I... Blades of Athena. Tak, no i tak, i nie rozumiem w ogóle tego. I w ogóle mnie to nie kręci, i w ogóle mnie to nie pociąga, ani nie widzę w tym żadnej magii, a już na pewno, żeby płacić za to, nawet mam problem z książkami, bo bardzo trudno mi sobie wyobrazić, co by w takich... Są wersje kolekcjonerskich książek? No nie, no jak mówisz, że tam artbooki jakieś i tak dalej, co nie? A, okej. Okay. Że bardzo trudno mi sobie wyobrazić, co by w takiej książce musiało być, żeby ona wytrzymała więcej niż jedno przejrzenie. Żeby to była, żebym za chwilę mi nie zagracała po prostu znowu szafy z książkami, co nie? I jakimś kurde artbookiem do giereczki, którą już skończyłem miesiąc temu i która mi w ogóle nie obchodzi, co nie? Ostatnio będąc na tej wycieczce w Szkocji, zwykle jak jestem za granicą, to szukam sklepów z grami albo sklepów właśnie z figurkami albo czegoś takiego i wchodzę i patrzę, co mają, bo często w ten sposób jestem w stanie uzyskać tytuły, których szukałam na przykład bardzo długo, ale nigdzie ich nie mogłam znaleźć. I poszliśmy do Game'a i do Cexa, tam lokalnego, i w Game'ie była promocja 3x2. Jako, że znalazłam grę White Day, to jest taki horror na PS4, i który chciałam od dawna kupić i kosztował tam jakieś 3 funty, to sprawdziłam, mogłam po prostu zapłacić za 3 funty, ale mogłam też kupić 3 gry i zapłacić za 2. Dominik, myślę, że rozumiesz moją logikę tutaj ekonomiczną. Rozumiem, tak. Więc kupiłam grę dla ziomka, który z kolei kupił mi tam figurkę, więc bo też były dwie za jedną jakby. I
kupiłam mu grę i trzecia gra, nie? No i przeglądam po prostu to i tak mnie nic, kurde, nie interesuje i tak nawet jakichś takich gówno gier nie znalazłam. I tak patrzę i patrzę, Prey. Za tam jakieś w ogóle cztery dychy tam u nas, w sensie nie pamiętam ile tam kosztowało, ale tam spoko. I tak się patrzę, pamiętam 5 funtów. I tak się patrzę i myślę sobie, dobra, no nie grałam, wiem, że średnia gra, ale tam okej, może zobaczę. I podchodzę do typa, no i dajesz te pudełka i on ci idzie szuka płyt. No i podchodzi do mnie i mówi, słuchaj, ten Prey, mamy do niego steelbooka, tam nie musiałabyś nic dopłacać, chcesz tego steelbooka? Ja tak się patrzę i mówię, czy ktoś w ogóle na to odpowiada nie, kiedykolwiek? Jesteście zobligowani, żeby pytać, nie możecie dawać po prostu tam z miejsca w steelbooku? Ja mówię, że nikt nie odpowiada nie, ale tak, że muszą się zapytać. I dał mi tego steelbooka i w ogóle taki idealny w sensie, nic, żadnej ryski, nic takiego. No i to wziąłem tak bez zastanowienia, nie za bardzo mi się podoba ten steelbook, ale stwierdziłam, że tam okej, tak jak mówisz, dłużej właśnie przetrwa to pudełko. No i też będzie inne po prostu na półce, więc tam czemu nie? I potem, tak z ciekawości, weszłam na Allegro, 200 sam steelbook kosztuje. A oni mają tam ich w ogóle milion, to mogłam wziąć 3 preje za 2 preje, dostać wszystkie w steelbookach i sprzedać te steelbooki. I potem stwierdziłam, że nigdy w życiu bym się tego nie chciał robić. Nigdy w życiu nie chciałam się chodzić po sklepach z grami, kupować gry za mniejszą cenę, wiedząc ile kosztują normalnie na rynku. Na przykład czyścić te opakowania albo coś takiego i sprzedawać je jako używane, ale za więcej pieniędzy. Bo ja wierzę, że z tego można naprawdę fajnie zrobić, ale praca, którą trzeba w to włożyć jest... Dobra, przepraszam, taka anegdota. Dominiku, co myślisz o wersjach kolekcjonerskich? Pamiętaj, że rozmawiamy w cieniu figurki Cyberpunka. No, figurkę Cyberpunka dostałem na Gamescomie. No i tam no se stoi, no jest fajnym gadżetem takim, że nie, nawet fajnie mi, że ona to se stoi, ale... Mass Effect Andromeda też chyba kolekcjonerskie jakieś wydanie. To było prasowe takie po prostu przyszło. Jedyna kolekcjonerka, jaką kiedykolwiek kupiłem, to stojące tam z lewej strony World of Warcraft. To było... Ja się dobrze czuję z tą kolekcjonerką. Kupiłem ją w zupełnie innym czasie, w czasach będąc zupełnie innym człowiekiem, kosztowało to 200 zł, czyli co moją wypłatę ówczesną. I było jak zapłaciłeś za serwer? Było to jakieś przeżycie dla mnie. Tam pierwszy miesiąc był za darmo. A, super. To było to jakieś przeżycie dla mnie. Było to też moim zdaniem na tyle ważny punkt, ważne wydarzenie w rozwoju gier i w ogóle w historii gier, że jako, że mam taki artefakt, który trochę pokazuje, że tam byłem wtedy, uważam, że jest jakoś tam dla mnie cenne, tak, jako takie wspomnienie po prostu, jako takie, nie wiem, taka pocztówka, nie? Ale ogólnie totalnie nie, też nie jestem kimś takim, kto się na to... Jakby totalnie mnie to nie robi, ale z drugiej strony właśnie jak teraz byłam u tych tam znajomego, który kupuje te kolekcjonerki i sobie poprzeglądałam te wszystkie tam rzeczy, które tam ma gadżety, to jest tam cool, żeby u kogoś wziąć to do ręki, zobaczyć, tak, dokładnie. Tam pooglądać, ale no... Nie mam jakiegoś ciśnienia. Przecież muszę przyznać, że tą dziedziczną głowę Geralta do Wiedźmina 2 to bym postawił coś tam, zapisał. Tak, przytuliłbyś Geralta. Jakimś moim spadkobiercą jakimś. Dobra, komentarz. Chcielibyśmy przypomnieć, że żeby sekcja komentarzy działa, to musicie nam dawać komentarze. Komentarz, pytanie Krzysztofa Dziurdzi, który napisał do nas maila przemiłego i który spytał dziękujemy w tym mailu... Za maila. Tak, dziękujemy. Za maile też nam możecie wysyłać, tak. I dziękujemy ludziom, którzy nam wysyłają maile, ponieważ jest ich więcej niż zero. Czy lubicie grać w gry planszowe? Jeśli tak, to dlaczego i w związku z tym, czy coś polecacie? Ja odpowiem pierwszy. Nie wiem, czy lubię grać w gry planszowe. Bardzo rzadko grałem w gry planszowe. Trochę się czuję taki na boku tego, że nie gram i taki wałtowany z tego, ale z drugiej strony punkt wejścia jest zazwyczaj tak wysoki w tych grach planszowych, że ja nie mam cierpliwości, żeby najpierw przez godzinę czy dwie słuchać zasad i tak dalej. Ja mam podobnie jak Tomek, przez to też mi trudno być jakimś tam, w ogóle polecać komukolwiek, cokolwiek, bo tam jak gram, to jest albo jakieś tam Osadnicy z Katanu, czy coś takiego, wiesz, imprezowa gra, którą po prostu ktoś ma akurat w domu i się w nią gra, albo jest to jakaś po prostu Magia i Miecz, bo tam wszyscy umieją grać w Magię i Miecz, po prostu to jest tak proste, że nawet jak ktoś nie umie grać w Magię i Miecz, to tam się nauczysz w 10 minut. Natomiast jest gra, którą mogę polecić, którą grałem kiedyś, dawno temu, w towarzystwie, które niestety się rozpadło i nie skończyliśmy tej gry. Ja mówiłem o niej, to jest Garrisk Legacy, bazujące na oryginalnym Ryzyku i jest to fascynujący design gry planszowej, bo to jest gra planszowa, która
się zmienia w trakcie grania w nią i to zmienia się bezpowrotnie, czyli tam są w ogóle naklejki, które naklejasz na instrukcje, które modyfikują zasady, które mogą być różne, czyli jakby ty w toku chyba 8 czy 10 gier tworzysz pewną swoją, tam masz, wiesz, jak masz niszczyć miasto, to na przykład permanentnie niszczysz miasto z mapy, albo nazywasz miasto, zapisujesz, wiesz, długopisem nazwę miasta na mapie i tak dalej, i ty w toku 8 gier, to jest taka cała kampania, i w toku 8 gier ty kształtujesz pewną swoją wersję tej gry. To jest jednorazowa gra, tak? To jest tak jakby jednorazowa gra na 8 sesji, ale po tych 8 sesjach możesz dać dalej, tylko ten świat i też zasady gry, bo też zasady gry się zmieniają i ty masz puste pola w instrukcji i takie karty, na przykład masz, powiedzmy, kartonik, który masz, otwórz ten kartonik po trzeciej rozgrywce i tam są w ogóle nowe zasady, które mieszasz w instrukcji i tam podejmujesz decyzję, albo to, które zasady będą wybrane, zależy od tego, jaka będzie sytuacja na planszy. I w toku tych 8 czy 10 gier jakby tworzy się pewną wersję tej gry i może w nią grać dalej, ale wtedy już nadal się już nie będzie zmieniać, dalej już według tych zasad, które się wytworzyły w tych. No to jest tyle, ile pograliśmy, to było fascynujące, bardzo ciekawe i takie zupełnie inne, jeżeli chodzi o gry planszowe. Także to jestem w stanie polecić jako takie nawet ciekawostkę fajną. Iga, gry planszowe? Ja dosyć dużo grałam swojego czasu w gry planszowe. Tam nawet miałam pracować nad produkcją gier planszowych. Natomiast ostatnio gram mniej, bo do gier planszowych potrzeba dużo ludzi, co jest zwykle problematyczne i bardzo fajnie jest mieć już ludzi, którzy lubią grać w te gry planszowe, których się zna i wie się, że fajnie się z nimi gra. Jest kilka gier, których bardzo nie lubię i uważam, że są rakiem każdej imprezy i to jest na przykład wsiąść do pociągu. Jesus Christ, jeżeli ktokolwiek jeszcze, albo Monopol, jeżeli ktokolwiek to przy mnie wyciągnie i powie, że pogramy, bo będzie fajnie, nie będzie fajnie, nigdy nie jest fajnie, jak się w to gra. Jestem w stanie polecić, tutaj w zależności, czy się woli grać bardziej koopowo, czy bardziej przeciwko sobie. Jeżeli przeciwko sobie, to Alchemicy ostatnio. Jesus Christ, jaka to jest dobra gra. To jest po prostu tak fenomenalnie dobra gra i da się naprawdę bardzo, bardzo dużo z niej wycisnąć. Jeżeli chodzi o koopowe, to na pewno Pandemia i Martwa Zima, które zawsze jestem w stanie grać w Pandemię i Martwą Zimę. To są gry, w które się fajnie gra po prostu ze wszystkimi i z kimkolwiek. Nie są super skomplikowane i da się nauczyć, tylko nie róbcie tego błędu, jeżeli chcecie się nauczyć gry, zróbcie najpierw tak, że jedna osoba się nauczy wszystkich zasad i ona opowiada o tych zasadach. Nie ma tak, że wszyscy czytają instrukcje. To jest po prostu automatyczny killer czegokolwiek. I jeżeli chodzi o grę dwuosobową, ale na to trzeba poświęcić bardzo dużo godzin i moim zdaniem to jest fenomenalna gra, która cały czas zdaje jakby test czasu. To jest Zimna Wojna, czyli Twilight Struggle. I ta gra jest naprawdę, w nią się, moim zdaniem, pomimo wszystkiego, co się w niej dzieje i ile trzeba nad nią siedzieć, zanim się w nią zagra, jest naprawdę fenomenalna i bardzo się opłaca w nią zagrać. I oczywiście na Eurosie ma Hex, zawsze i wszędzie, ale bardziej na komórce niż papierowo, muszę skończyć, więc kończę. To cześć. Cześć. Pa.